Andrzej Chyra rozpalił wyobraźnię fanek, wrzucając do sieci zdjęcia prosto z łóżka. Fanki oszalały z zachwytu, zareagowała nawet Beata Ścibakówna. Andrzej Chyra to uznany polski aktor, który zyskał sławę dzięki wybitnym rolom w filmach takich jak Komornik i W imię. W swojej karierze zdobył wiele nagród, w tym Orła za najlepszą rolę męską. Chyra jest także ceniony za swoje występy teatralne, pracując w takich instytucjach jak Teatr Rozmaitości w Warszawie. W 2024 roku zagrał główną rolę w serialu Sortownia, który zyskał dużą popularność. Jego wszechstronność aktorska i zdolność do wcielania się w różnorodne postaci uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych aktorów swojego pokolenia. Andrzej Chyra jest singlem, aktor w listopadzie 2023 roku przyznał, że rozstał się ze swoją młodszą o 24 lata partnerką, Pauliną Jaroszewicz, z którą wychowywał syna. Mieszkamy oddzielnie, a Tadek wychowuje się w dwóch różnych domach. U mnie ma dużo swobody, w drugim domu więcej zasad. Mówi do mnie po imieniu. Uczę go tego, co uważam za słuszne, opowiadał w rozmowie z Tygodnikiem Na Żywo. Mam dla niego czas i nie wychowuję go w systemie represyjnym, jak sam byłem wychowywany. Zależy mi, żeby w przyszłości potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej, wyznał aktor. Andrzej Chyra pokazał się w łóżku. Fanki zachwycone, gwiazdor wrzucił kilka swoich zdjęć, które przepuścił przez różne filtry, do sieci. Andrzej Chyra musiał domyślić się, że rozpali wyobraźnię internautów, a zwłaszcza swoich fanek. Zapozował bowiem w łóżku, półnago i z figlarnym uśmiechem na twarzy, dla kogo jesteś piękny? Powiedz. Jezu, to już nie zasnę, dobrze, że na dzień dobry to zobaczyłam, nawet Beata Ścibakówna nie mogła przejść obojętnie wobec takich zdjęć Chyry. Napisała wymownie.